zawsze jest to jakaś tajemnica i tylko Bóg wie i powiedzmy, no może najbliżsi też, jak to się powołanie kształtowało. Natomiast niewątpliwie no, różne myśli się pojawiały już w szkole średniej. Pod wpływem różnych rekolekcji, w których uczestniczyłem, rzeczywiście o tym powołaniu była okazja rozważyć i może gdzieś tam pojawiły się myśli, aby wstąpić do franciszkanów. Jako rzeczywiście ten duch franciszkański gdzieś tam był obecny w moim sercu, no ale jednak później przewożyli misjonarze. Jeden właśnie ze współbraci mnie tutaj przywiózł, można powiedzieć, no, otoczył czułą opieką, żeby po prostu rzeczywiście tą wspólnotę poznać, no i jakoś tak już się potoczyło. Także 30 lat temu, rzeczywiście po raz pierwszy, ponad 30 lat temu próg tego domu właśnie naszego prowincjalnego, a gdzie się mieści seminarium, przekroczyłem. Ja o tym, żeby iść do seminarium w ogóle, to myślałem od wielu lat. Zawsze znałem jakiegoś kapłana dosyć dobrze, czy to taki ksiądz wikariusz, czy jakiś proboszcz, czy jakiś przyjaciel rodziny. Znałem wielu i to takich diecezjalnych, i zakonników, więc zawsze dla mnie ta droga była taką naturalną. Zanim to się stało, to po maturze poszedłem na Politechnikę Warszawską, studiowałem robotykę, zrobiłem tam stopień inżyniera na wydziale MEL i po prostu w pewnym momencie tak głośniej się odezwały te pomysły na seminarium i wtedy wpadłem na jednego misjonarza. On mi zalecił, żebym czytał codziennie Ewangelię, opowiedział mi o zgromadzeniu, o świętym Wincentym a Paulo, no ale przede wszystkim w tym była duża doza Bożej miłości. Bardzo mi się spodobały zasady w tym zgromadzeniu, że są one takie bardzo praktyczne, bez jakichś, nie wiadomo, jakichś emocjonalnych uniesień, tylko jest takie spojrzenie, że widzę drugiego człowieka i dostrzegam w nim Boga i w tym Bogu też dostrzegam tego człowieka i dlatego moje działanie jest nastawione do tego, żeby działać do Niego, ale to działanie jest na drugim miejscu, bo żeby działać, to trzeba zaczerpnąć najpierw i dlatego najważniejsze jest uświęcenie własne. No dla mnie to jest zupełnie takie naturalne, tak zostałem wychowany i w domu, i w harcerstwie, w którym działałem, dlatego czuję się tutaj jak ryba w wodzie. Święty Wincenty a Paulo, ubogi wieśniak, który się urodził w 1581 roku, no to jest postać zupełnie niesamowita, dlatego że niewielu jest takich ludzi w historii, którzy zarówno z punktu widzenia człowieka zupełnie oddalonego od Pana Boga, jak i ze względu, jakby z punktu widzenia człowieka wierzącego, jest kimś po prostu, kto jest człowiekiem sukcesu. To jest gość, który od zera doszedł do takiej pozycji, że dysponował pieniędzmi większymi niż skarb Francji w tamtych czasach posiadał. Po prostu ludzie zamożni, którzy z nim współpracowali, dawali mu pieniądze, które on następnie rozdysponowywał na różne kierunki. To jest gość, który nie przeżywał ekstaz i jakichś wizji, ale bardzo twardo stąpając po ziemi, widział drugiego człowieka i po prostu był takim wulkanem miłości. Podchodził do człowieka z taką miłością, że najgorsi grzesznicy otwierali przed nim swoje serca. On, zanim został takim świętym, no to trochę inne względy nim kierowały. Po prostu ojciec, jako że Wincenty był inteligentny, wysłał go do seminarium, żeby kiedyś zarabiał pieniądze i wspierał rodzinę. A z czasem doszedł do tego, że nie taka jest rola księdza. Wyspowiadał w 1617 roku, dlatego teraz mamy 400-lecie zgromadzenia, wyspowiadał ubogiego młynarza, który był powszechnie szanowaną postacią w okolicy. No i jak go wyspowiadał, to młynarz wezwał rodzinę, wezwał właścicieli szlacheckich i powiedział, że gdyby nie ta spowiedź,
to byłby z nim koniec, skończyłby w piekle. Pod wpływem właśnie tego wydarzenia dziedziczka, która pani de Gondi stwierdziła, że może w podobnej kondycji są inne osoby i właśnie zachęciła Wincentego, aby te sprawy poruszyć na kazaniu. Wincenty rzeczywiście to kazanie wygłosił i z czasem właśnie pod wpływem tego kazania, po pierwsze, że pojawili się ludzie chętni do wyspowiadania, ale także Wincenty uznał, że trzeba postarać się o jakąś większą liczbę księży, którzy to dzieło będą kontynuować. I od tego wydarzenia powstaje z czasem wspólnota księży, którzy wspólnie, nie będąc zakonnikami, ale jednak powiedzmy z czasem zostali nazwani zgromadzeniem misji, w późniejszym okresie powiedzmy nazywani, szczególnie w języku polskim, zgromadzeniem księży misjonarzy, właśnie realizowali ten pierwszy cel naszej wspólnoty, a więc głoszenie misji ludowych, głoszenie rekolekcji wśród najuboższych, najbardziej potrzebujących mieszkańców wsi i miasteczek. Warto wyraźnie zastrzec, że nazwa naszej wspólnoty misjonarzy nie wskazuje jedynie, wyłącznie właśnie na to, że każdy z nas musi być na misjach zagranicznych, ponieważ jest to związane bardziej z nazwą nawiązującą właśnie do jednego z tych celów, a więc misji ludowych. Ale oczywiście jeszcze w czasach Wincentego pierwsze misje były zagraniczne podejmowane, czy to na Madagaskarze, czy jeszcze w innych krajach. Nie do końca one w czasach Wincentego udało się zrealizować, bo o wiele trudniejsze było podróżowanie w tamtych czasach. Część z nich zginęła, powiedzmy część w ogóle nie dopłynęła, część umarła w wyniku chorób. Natomiast wracając jednak do dzisiejszych czasów, jak najbardziej jesteśmy obecni w wielu różnych krajach. Jeżeli chodzi o polską prowincję, aktualnie polscy współbracia pracują na Madagaskarze, w Zairze. To dzieło misyjne jest to takie pole, w które coraz częściej się włączają młodzi ludzie, a więc nie tylko chodzi o zaangażowanie księży czy sióstr miłosierdzia, ale faktycznie coraz częściej, także i w Polsce to dostrzegamy, młodzi ludzie przychodzą, pytają się. Jeszcze jedzcie z tego wszystkim. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Misjonarze kontynuują oczywiście podjęty cel, jakim była głoszenie kazań misyjnych, kazań rekolekcyjnych, a więc działają powiedzmy czy to w jakichś zorganizowanych grupach, czy też powiedzmy samodzielnie, szczególnie pewno w tych najbardziej popularnych okresach, a więc w Adwencie i Wielkim Poście. Jednak nie należy zapominać o tym, że w tych czasach, kiedy Wincenty żył, drugie ważne dzieło zostało podjęte, mianowicie seminaria diecezjalna, konkretnie formacja księży. I ona dzisiaj również jest skontynuowana, chociaż powiedzmy, warto powiedzieć, że właśnie w tych dawnych czasach misjonarze prowadzili większość seminariów. Dzisiaj w świecie oczywiście jeszcze takie seminaria są prowadzone. W Polsce przykładem tej formacji jest właśnie nasz dom tutaj na Strodomy, a więc Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy. Z tym, że zmieniła się grupa, która jest właśnie objęta naszą formacją. Nie są to księża diecezjalni, ale są to klerycy z różnych zakonów krakowskich. Misjonarze oprócz wspomnianych dwóch już celów także realizują swoje powołanie poprzez pracę w różnych parafiach i rzeczywiście wiele z naszych placówek jest rozmieszczonych, rozlokowanych na ziemiach zachodnich, a więc niewątpliwie w małych miejscowościach, gdzie posługa i pochylenie się nad osobą potrzebującą jest w dalszym ciągu bardzo aktualne. Natomiast nie można zapomnieć również o zaangażowaniu naszej wspólnoty w różne organizacje, które działają w ramach szeroko rozumianej rodziny wincentyńskiej. Rodzina wincentyńska to jest bardzo duża grupa różnych zgromadzeń, stowarzyszeń, czy też osób takich pojedynczych po prostu, które zostały zafascynowane kiedyś świętym Wincentem a Paulo lub przez niego założone, no i działają dzisiaj
pełniąc uczynki miłosierdzia względem ubogich ludzi przede wszystkim. Także do tej rodziny należy przede wszystkim Zgromadzenie Księży Misjonarzy, Panie Miłosierdzia, Stowarzyszenia Miłosierdzia, Siostry Szarytki, czyli Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia, a także powyżej 100 instytutów różnych, czyli zgromadzeń różnych, które czerpią właśnie z tego, co napisał święty Wincenty a Paulo. Na przykład Matka Teresa z Kalkuty, zakładając swoje zgromadzenie, to właściwie ona w dużej mierze reguły tego zgromadzenia to są właśnie reguły sióstr Szarytek. Jesteśmy obecnie w Muzeum Historyczno-Misyjnym Księży Misjonarzy, gdzie prezentujemy najciekawsze, najważniejsze zbiory, które na terenie seminarium udało się zebrać. Jest to szczególne miejsce, gdzie rzeczywiście, można powiedzieć, czas się zatrzymał, chociaż staramy się go ożywiać poprzez właśnie organizację różnych też czasowych wystaw, ale jednak mamy tu wiele eksponatów, które rzeczywiście w sposób jednoznaczny wskazują na to, że misjonarze już w tym miejscu są bardzo długo, pracują na różnych polach i te różne aspekty działalności, zarówno w ramach wystaw czasowych, jak i wystawy stałej, są pokazywane. Na pierwszy rzut oka może nie od razu się je zauważy wszystkie, ale jeżeli uważny widz dostrzeże na pewno, że wśród wielu różnych portretów są też szczególne obrazy, które nazywamy epitafiami. A więc obrazy dedykowane zwykle jakiejś zacnej, ważnej postaci z historii. W naszej kolekcji mamy 3 epitafia wczesnorenesansowe, które zresztą mają dosyć ciekawą historię, bo pierwotnie wisiały w katedrze wawelskiej w jednej z kaplic, która była pod opieką misjonarzy, w czasach, kiedy misjonarze zarządzali seminarium zamkowym. Natomiast w wyniku różnych wiatrów historii, po skasowaniu seminarium zamkowego, one zostały przeniesione do naszego klasztoru, naszego seminarium i tak już ponad 200 lat możemy podziwiać te piękne epitafia właśnie w naszym klasztorze. Idąc dalej, pewno możemy dostrzec wspaniały portret naszego króla Stefana Batorego. To właśnie ten słynny portret, który możemy w wielu podręcznikach historii czy różnych książkach prezentujących, powiedzmy, naszą piękną, bogatą historię zobaczyć. Jest to właśnie oryginał namalowany specjalnie na prośbę króla i oczywiście także jego małżonki przez Marcina Kobera. Oprócz działu malarstwa możemy wskazać w tym dziale stałym gablotę prezentującą wybrane obiekty z naszego skarbca kościelnego, gdzie prezentowane są od XVII-wiecznych po XIX-wieczne kielichy, puszki czy też monstrancje. Działem stałym jest ekspozycja misyjna z naciskiem na prezentację przede wszystkim misji chińskich, chociaż oczywiście też o afrykańskich w jakiejś tam drobnej mierze opowiada właśnie ta stała ekspozycja. Na pewno eksponatem, którego trudno nie zauważyć, jest tak zwane łoże mandaryna, więc miejsce odpoczynku ważnych urzędników, którzy właśnie na dworze kolejnych cesarzy pełnili ważne funkcje. Obok łoża oczywiście także ciekawe prezentują się szaty wykorzystywane przez owego urzędnika. Rodzina wincentyńska, a więc między innymi misjonarze świętego Wincentego a Paulo, przeżywają w tym roku jubileusz 400-lecia charyzmatu wincentyńskiego. A więc chcemy pochylić się właśnie nad dziełem, nad życiem naszego założyciela, a szczególnie nad tymi wydarzeniami, które dla Wincentego bardzo mocno zaważyły o jego dalszym losie, o jego, powiedzmy, życiu. I chcieliśmy wykorzystać właśnie tą okazję, aby zaprosić nie tylko członków naszej wielkiej rodziny wincentyńskiej, ale właśnie też osoby, które czy to z nami sympatyzują, czy może po prostu gdzieś, kiedyś, może nawet przypadkiem
zauważyły jakiś posąg, czy jakąś figurę, czy zdjęcie, czy obraz Wincentego i może zaintrygowała ich ta postać, a więc chcieliśmy stworzyć właśnie taką okazję, taką możliwość, aby odwiedzając progi naszego muzeum, pochylić się, ale nie tylko nad zgromadzeniem misji, bo pewno to najłatwiej można wskazać, powiedzmy, że przecież związek Wincentego z naszą wspólnotą, ale także pochylić się przynajmniej nad wybranymi niektórymi innymi też wspólnotami, które nawet jeśli nie wszystkie z nich zostały założone przez Wincentego, ale właśnie czerpią z jego ducha. W pierwszej gablocie możemy zapoznać się z działalnością Zgromadzenia Księży Misjonarzy przez dwa aspekty tej działalności. Pierwszym była formacja duchowieństwa, a więc nasze zgromadzenie prowadziło bardzo dużo, bo ponad 20 seminariów diecezjalnych na terenie dawnej Rzeczypospolitej, jeszcze także w XIX wieku. A druga część tej gabloty, przez którą stoimy, jest poświęcona misjom ludowym. W kolejnej gablocie zgromadziliśmy dokumentację również poświęconą misjonarzom, ale już pod innym kątem. Otóż na pierwszej górnej półce zebraliśmy wybrane materiały prezentujące zagadnienie, które można najogólniej nazwać formacją własną. Bo przecież, żeby misjonarze mogli realizować, głosić rekolekcje, misje, mogli prowadzić seminaria, musieli sami oczywiście zadbać o wykształcenie. I w naszym zgromadzeniu ten pierwszy, początkowy etap nazywa się seminarium internum, a więc odpowiednik nowicjatu w innych wspólnotach. I właśnie na tej pierwszej gablocie zgromadziliśmy dokumentację, w której zarówno zawarte są reguły naszej wspólnoty, jak i dokumentacja, poprzez którą możemy dowiedzieć się, dzięki której możemy się dowiedzieć, jacy to kandydaci wstąpili w progi naszego zgromadzenia. Obok misjonarzy warto wspomnieć, że na wystawie prezentujemy dokumentację działalności Sióstr Miłosierdzia, więc tego bliźniaczego zgromadzenia założonego przez świętego Wincentego w roku 1633. I pamiętajmy, że Szaretki to ta wspólnota, która jako pierwsza opuściła mury klasztoru. W zasadzie nigdy Szaretki w typowym klasztorze nie mieszkały. Mieszkały właśnie raczej z ludźmi w domach. Z czasem, powiedzmy, no może pojawiły się odrębne miejsca, gdzie siostry zamieszkiwały. Niemniej jednak nie były zamknięte w murach, ale właśnie szły do ludzi potrzebujących, do biednych. Jednak już od początku, i także to wystawa, mam nadzieję, potwierdza, trafiły do szpitali, trafiły, powiedzmy, do tych miejsc, gdzie głównie oczywiście spotykamy ludzi chorych, czasami już umierających. I rzeczywiście widok siostry Miłosierdzia, Szarytki, był tym widokiem, który kojarzył się wielu właśnie z miłosierdziem, z okazywaniem pomocy. To, że mówimy dzisiaj do pielęgniarki przez siostrę, wiąże się właśnie z tą długoletnią tradycją, że wielu, może nie we wszystkich, ale w wielu szpitalach jednak siostry Miłosierdzia były obecne w charakterystycznym kornecie. A więc, kiedy już nawet sióstr zabrakło, bo zostały usunięte w czasach komunistycznych, jednak ta tradycja właśnie mówienia do osoby będącej w szpitalu, pomagającej lekarzom i nazywanej przez siostrę pozostała. Obok dwóch wspólnot męskiej i żeńskiej, Zgromadzenie Misjonarzy i Sióstr Miłosierdzia
możemy w rodzinie wincentyńskiej wskazać na kolejną grupę, a więc Towarzystwo Świętego Wincentego a Paulum. Któż to był? To jest, bo przecież istnieje ta wspólnota po dzień dzisiejszy, grupa założona dawno temu, bo w 1833 przez młodego wtedy studenta Sorbony, niejakiego Fryderyka Ozanama. Młodzi ludzie, z czasem także i starsi, ale trzeba mocno podkreślić, mężczyźni właśnie szli do osób niechorych, ale zdrowych, którzy może czasami nie mieli możliwości zdobycia pracy, może czasami tak los ich doświadczył, że popadali w beznadzieję. Jednak właśnie dzięki pomocy kolejnych grup, przecież z początkowej jednej grupy powstało wiele różnych odgałęzień, tak zwanych konferencji właśnie świętego Wincentego. Oni starali się nieść pomoc tym osobom, które potrzebowały czy to jedzenia, czy ubrań. Starano się, powiedzmy, przynajmniej raz w tygodniu ich odwiedzać. Jednak nie dawano pieniędzy, co warto podkreślić. Każda ofiara pieniężna musiała być wcześniej ustalona podczas spotkania i ściśle określona, na co zostanie przeznaczona. Wspomnieliśmy już o Siostrach Miłosierdzia. Warto zatrzymać się przy kolejnej gablocie, gdzie prezentujemy dokumentację Stowarzyszenia Dzieci Marii, a więc grupy, która była właśnie pod opieką, pod zarządem Sióstr Miłosierdzia, a której celem była kształtowanie pobożności maryjnej wśród młodzieży żeńskiej, wśród dziewczynek. Warto podkreślić, że było to ściśle związane z objawieniami, które dostąpiła jedna Sióstr Miłosierdzia, młodziutka zakonnica, nowicjuszka, siostra Katarzyna Labouret. Miało to miejsce w roku 1830 w Paryżu. I właśnie tej siostrze Maryja, objawiając siebie, mówiąc, że jest niepokalanym poczęciem, prosiła, aby został wybity medalik. Z czasem, kiedy się okazało, że poprzez modlitwę do Maryi dokonują się bardzo różne cuda, wśród nich niewątpliwie najwięcej nawróceń, nadano mu nazwę Cudownego. Gabloty, w których zostały zgromadzone materiały, zarówno rękopiśmienne, jak i drukowane, pokazujące jakże bogatą działalność Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia. W jej skład wchodziły głównie panie z tak zwanych bogatych domów, z arystokracji, ze szlachty. I zarówno we Francji, jak i w innych krajach rzeczywiście na kobietach majętnych ta wspólnota się utrzymywała, ale dzięki właśnie ich nie tylko dobroci serca, ale właśnie i konkretnym finansom można było tak wiele dobrych rzeczy zdziałać. W sąsiedniej gablocie mamy dokumentację. Można zaryzykować tak trochę żartobliwie takiego z jednej strony wolontariatu albo przedszkola do Pań Miłosierdzia, bo chodzi tutaj o organizację, która praktycznie działała w niektórych miejscach, jak na przykład w Krakowie. Otóż Stowarzyszenie Panien Ekonomek, czy też Stowarzyszenie Świętej Ludwiki. Ta organizacja była dedykowana dla trochę młodszych kobiet. Mogły być to studentki, mogły być to jeszcze inne młode niewiasty, które przypatrując się posłudze starszych, doświadczonych kobiet w Stowarzyszeniu Pań Miłosierdzia, jednak chciały też się włączyć. Ale ponieważ były relatywnie zbyt młode, a więc stworzono dla nich właśnie taką organizację. Był to wymysł tylko właśnie tutaj rodzimy, nie istniała podobna we Francji. Wśród nich była Zofia Łuszczkiewicz, która tak bardzo zaraziła się działalnością charytatywną, niesieniem pomocy drugim,
że z czasem nie tylko wstąpiła do Pani Miłosierdzia, ale zasiliła szeregi Szarytek. I właśnie jako bardzo uzdolniona siostra, jako pielęgniarka, niosła pomoc w okresie międzywojennym, w czasie II wojny światowej, ale właśnie szczególnie w czasie II wojny światowej i w późniejszym okresie także włączyła się w działalność patriotyczną, posługiwała wśród żołnierzy wyklętych, wraz z nimi uczestniczyła w różnych akcjach. Niestety została zdradzona, aresztowana przez UB, które ją maltretowało, szekanowało, biło. Dostała wyrok śmierci i tylko dlatego nie zmarła w więzieniu, że jej stan w pewnym momencie na tyle się pogorszył, że dostała chwilową przepustkę. Z tej przepustki już nigdy nie wróciła. W okropnych męczarniach umarła w domu. Serdecznie zapraszamy do naszego muzeum. No cóż, skoro jest to muzeum prywatne, ono nie jest może dostępne o każdej porze dnia i nocy, jednak podstawą tutaj funkcjonowania są godziny, w których no, jest dostępny też klasztor, a więc jest to muzeum dostępne praktycznie w godzinach popołudniowych, gdy jakaś grupa przejeżdża przez Kraków, można wcześniej nam to zgłosić i wtedy po prostu jest też możliwość poza tymi godzinami. Również w okresie wakacyjnym, trudno powiedzieć, że może ono jest stale otwarte, ale rzeczywiście po wcześniejszym zgłoszeniu rzeczywiście jesteśmy gotowi zaprezentować, bo na pewno warto, każdy coś z pewnością znajdzie ciekawego.